Cześć, siemanko, witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj chciałem przedstawić wam modyfikację, która będzie dodawała 30 najśmieszniejszych, najgłupszych mobów w Minecrafcie, jakie udało mi się znaleźć. Znaczy, przy pomocy jednej modyfikacji podejrzewam, że są jeszcze głupsze i jeszcze śmieszniejsze, ale to musiałbym trochę bardziej poszerzyć swój research. Tak więc dzisiejsza modyfikacja będzie, tak jak wspominałem wcześniej, dodawała nam sporo mobów. Jak widzicie, te moby randomowo tworzą się w naszym świecie i... macie pierwszego. Jak to wygląda? Odpowiedzcie sobie sami. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli... no nie, jutro nie nagram wam filmu, bo jutro nie dam rady. Generalnie... Jezus! Co to jest? Ej, halo. Dobra. Fajne postacie się tworzą, za moment wszystkie wam pokażę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem was poinformować, że teraz będzie na kanale przerwa. Jeden dzień lub dwa. Nie chodzi o to, że mi się nie chce, że mam ciężką dupę, tylko... tylko są rzeczy, które trzeba załatwić, a to kurde trochę jednak potrwa. Tak więc no mam nadzieję, że się nie obrazicie o te dwa dni przerwy, maksymalnie dwa dni, może uda mi się wcześniej to wszystko ogarnąć, więc byłoby w zasadzie fajnie. I już teraz możecie zostawiać łapki w górę, jeżeli chcecie, żebym wrócił jak najszybciej, żebym jak najszybciej wrzucił wam jakiś odcinek. I możecie napisać mi w komentarzu, jaki byście chcieli odcinek. No bo czemu nie, wtedy nagram wam to, co będziecie chcieli. No i słuchajcie, możecie... możecie także zasubskrybować mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco tam u góry po lewo. I możecie także kliknąć sobie dzwoneczek. Dobra, słuchajcie, wyciągnijmy sobie jajuszka. Trochę ich tutaj jest. W zasadzie to są dwie modyfikacje połączone ze sobą. No, sobie połączyłem w zasadzie. Dobra, możemy podlecieć sobie tutaj. Niestety zrespiłem się na jakiejś wyspie, no ale trudno, przynajmniej wszystkie moby będą wokół nas. Generalnie też podobno te moby, które tutaj widzicie, mają... każdy z nich ma... nie jest tak, że właśnie te moby są... jak zombiaki, bo po prostu będą szły i nas zabijały. Każdy z nich ma jakieś tam zdolności, właściwości i tak dalej. Postaram się wam to pokazać w miarę możliwości, jeżeli się uda. No i słuchajcie, pierwszą postacią jest Big R. Wielkie ucho. A to nie wygląda jak ucho. To wygląda jak creeper. Taki dziwny creeper z czerwonym ry... co on mówi? Tak to cię coś słychać, nie? Dobra, słuchajcie, wiecie co? Zanim to zrobimy, ja bym chciał założyć sobie jeszcze zbroję diamentową. Jak widzicie, tutaj już są kolejne rzeczy dodane, jeżeli chodzi o miecze, jeżeli chodzi o... czemu z... aha, dobra, nie ważne. Jeszcze mamy jedzenie dodane. Dobra, spoko, to za moment wam wszystko pokażę. Tylko chciałem właśnie sobie diamentową zbroję jeszcze ogarnąć, żebym mógł tutaj jakoś przeżyć w momencie, gdy będę pokazał wam, jak te moby będą mnie atakowały. Tak więc game od zero. No i elo, no i chodź tutaj. Wielkie ucho. Aha. No jesteś kozakiem, naprawdę, wielkie ucho. Boże, co za głupek. Okej, wielkie ucho skin dostałem. Zobaczymy, co z tego będzie można zrobić później oczywiście. No i dobra, kogo mamy jeszcze? Mamy Big Fisha, wielka ryba. To nie jest wielka ryba, to jest malutka rybka. Co wygląda jak... co to jest w ogóle? Halo. W ogóle wygląda jak ryba? Fuck. Co to jest? Co to ma na oczach? Czemu to jest wielka ryba? To nawet jak wielka ryba nie wygląda. O cię Boże, ja nie wiem, co to w ogóle miało być. Okej, okay, lecimy dalej. No szybko idzie, myślałem, że to jest ciekawsze będą te postaci. No ale dobra, mamy... BUDR bot. To jest to gówno, co tak hałasuje. Ale on jest... taki nas, będę do nas pozytywnie, z czego widzę. On nas nie chce atakować, po prostu... jest dziwny. To jest jego największa wada. To jest jego język? Nie, to jest taki guziol. I wydaje strasznie głupie dźwięki. Zobaczymy, co z niego wyleci nam. Z botem przede wszystkim jest. Nie, nic z niego ciekawego nie wyleciało niestety. No szkoda, myślę, że ciekawsze te postaci będę na samym początku wam przedstawiał, bo są tutaj fajne postacie, ale no kurde, jakoś teraz się trafiają takie strasznie słabe. Buttermonger. Co to jest? To kuźwa wygląda. Taki koleś w ogóle z garbem, nie? Znaczy koleś, no nawet nie wygląda jak koleś. Ręce gdzieś tam z brzucha mu wystają. Biodra ma szersze niż całe ciało. I zęby. I te zęby. Ziom, tutaj powinien być aparat na zęby. Tak się nie da. Okej, też jakieś śmieszne dźwięki wydawał. Znaczy śmieszne, no bardziej takie pod horror bym nawet powiedział. Okej, jeszcze włączę sobie przy okazji dzień, bo... jest to, bo generalnie tutaj chyba mogę sobie to zrobić. Kiedyś tutaj można było to zrobić, nie? W sensie... no dobra, nieważne. Ale wiem, że kiedyś może było tutaj sobie kliknąć w to, ale nie wiem, czemu tego nie ma. Być może muszę sobie tutaj w ustawieniach modyfikacji to porobić. Okej, mamy Koch Beard. Co to jest? Co to jest za ptok? To nie lata, to jest nielot. To taki wielki kurczak. Wyobrażacie sobie, jaki rozłup by z tego był? Dźwięki wydaje dziwne. 10 HP.
Tak nie bardzo chcę mnie atakować. Są moby, które są przyjazne dla nas, po prostu sobie tutaj żyją. No to sobie biegaj, nie będę cię zabijał. Mamy Crazy Birda. Jezus, jakie... Jak głośno, halo! Ej, ciszej, ścisz to! Przymknij się, kolego! Co... Jaki nos? Co to jest? Ej, bo ci... Dziób ci się złamał! Ma tutaj takie kukuryku tyś. Co to jest w ogóle? Widzisz jakiegoś takiego ptaka? To wygląda trochę jak bocian, tylko to... W zasadzie bociany też sami mają kłeb trzyma na dole, nie? Ale... Ja pier... Co to jest? Co to miało być w ogóle? Cyklops man. O, oh, fuck. Cyklop. Ej, to wygląda jak taki koleś, który mieszka w Yellow Submarine. W żółtej łodzi podwodnej, nie? Taki jakby... Dobrze mówię, taki pływak. Znaczy pływak. Nurek taki! Nie? Czy nie? Tak mi się wydaje. Tak wyglądał. Okej, okay, a my... Distorted man. Co to jest? Ej, chwilę, chwilę. Game moda załączyć, proszę. Co to jest? Jak ty wyglądasz w ogóle? Jak ty mogłeś wyjść tak z domu? Wygląda trochę jak Pinokio. A jakie włosy masz, ziom? Masz 3 oka. Zęby ma 2. Dziwna postać, strasznie dziwna. O, ma z tyłu jeszcze łeb? Co? Ty, a może stoi do mnie plecami cały czas? A to włosy ma... Co to jest w ogóle? Co? Kto na to wpadł, żeby takie dźwięki mu dać? Okej, okay, fat fish. O co tu chodzi? Co ta ryba ma wspólnego z grubą, no? Gdzie ona jest gruba? Z której strony? Fuck! Nie ogarniam. Kto na to wpadł? Żeby tak to nazwać. O Boże, dobra, lecimy dalej z kolejnymi postaciami. Mam nadzieję, że to już będą ciekawsze. Fatman, to Fatmana już mogę... Mogę uznać jako fajną postać. Tak z góry wam powiem nawet. Nie, to jest kolejna głupia postać. To jest sama głowa, nawet szyi, on nawet nie ma tułowia, on ma same stopy. Są kostki, od razu jej głowa. I ręce wystają mu z góry. Kto to wpadł w ogóle? I ma oczy jak Herobrine. Fuck. Myślałem, że będzie fajna. Gooftil. Ale mówiłem, że te postacie są strasznie, strasznie głupie, takie, no... O co tu chodzi? Wszystkie mają problemy z uzębieniem, no kolejny musi aparat... I te dźwięki jeszcze. Żebra ma u góry na plecach. Co to jest w ogóle? Okej, okay. Knifeman. Co to są za postaci? Gdzie tej mena widzisz? Toś to jest jakiś latający po prostu sześcian. Co to jest? Ej, fajnie. Ej, z niego są dobre rzeczy. O, mamy mięso z Fatmana, ale dostaliśmy 2 żelazne miecze, to jest w porządku całkiem, wam powiem. No, tak, nawet fajnie. Potion stick. O co tu chodzi w ogóle? Co to jest za... Okej, no faktycznie mnie zaraża. Co to jest? Jakie te dźwięki są w ogóle głupie? Niech się buja. Dobrze sobie w ogóle, co za modyfikacja jest bezsensowna, ej. Potion stick, okej, okay, możemy tym atakować, tak? Możemy zatruwać wtedy moba na przykład. No spoko, takie coś fajne. Okej, okay, Spider Creeper. W końcu normalna postać, którą widzimy już wcześniej. Połączenie pająka, który nie ma odwłoku, ma TNT. A na głowie ma łeb Creepera. Czy ten pająk będzie wybuchał, czy jak to działało? No świetnie, Enzi, fajnie. Fajnie, że się zorientowałeś. Super. Bo nie spodziewałbym się przecież, że pająk może z creeperem na głowie wybuchnąć. Okej, okay. Weźmy sobie, dojedzmy jeszcze troszkę rybki. Dobra, niech mi się to żyćko regeneruje. I lecimy dalej. My spinning feet. Stopy będą mi tu biegały, te. Co to jest? Co to są za postaci w ogóle? Jak ktoś na to wpadł? Jak to... Kto biega? Boże, te nóżki tak szybko by latały. Śmiesznie. Okej. Okay. Tylko no tak ci wam powiem, no tak średnio bym powiedział, nie? Jeżeli chodzi o te postaci. Takie bardziej głupie są. Okej, okay, mamy Stickmana. Człowiek patyk. Czy coś niedobre dla mnie? Lubimy się, czy nie? Nie, lubimy się, na to wychodzi. Ale ja cię nie lubię, ziom. Cię zabiję. Dostałem z ciebie papier. Świetnie. Super drop. Tall man. Faktycznie jest wysoki. W końcu coś się zgadza, wam powiem.
Dobra, lecimy z kolejnymi postaciami. Mam nadzieję, że tutaj coś ciekawego w końcu się pojawi, bo na razie to strasznie dziwne. No w zasadzie modyfikacja ma dodawać dziwne postacie do naszej gry, nie? Ale no nie aż tak dziwne chyba. Okej, Terror Tixter. To jest Yeti! To jest ewidentnie Yeti! Skąd tu się wzięło Yeti? Ej, to Yeti już jest złe! Ej, nie wiedziałem, że tak działa. A normalne Yeti będzie dla nas w porządku, tak? Dobrze mówię? Nie, no też ma niebieskie oczy. Tylko idzie wolno. A jak go walę, to ma czerwone i biegnie szybciej i wtedy mocno mnie atakuje. Gat jeden, głupek. Dobra, lecimy dalej. Mamy Trini Taupe. Wiecie, kto to jest? To jest Spyro. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę Spyro. Grałem w nią na PlayStation 1. Spyro 1 chyba. Tak, taka pierwsza część. Ale wygląda identycznie jak Spyro, ten ziombel, wam powiem. Dobra. West Creeper. Co to jest? Co on tutaj ma? Zasłużony Creeper, zobaczcie. Creeper z to jest Creeper policjant. Albo coś takiego. Wow, halo, ej. Jaki... Ty co on tutaj odwalił? No pół mapy prawie cały świat mi zniszczył, słuchajcie. I tak nie mam tutaj dużo terenu, to jeszcze musiał mi wybuchnąć gat jeden. No fuck. Okej, okay, Villager Head. Co to jest? Villager Head. Co to jest? Jak można było to tak zmontować? Jakim cudem można było to tak połączyć? W siebie. Negatywny, pozytywny? Pewnie, że negatywny. Jakby ktoś mi głowę do dupy wsadził, też bym był negatywny. Co wypadło? Fly. Mucha. Z czemu? Mucha wypadła. No w zasadzie tak, jak głowa mu wystawała z tyłka, no to nieważne, do. Walking painting. Chodzący obraz. Świetnie. Fajnie. Właśnie takie postaci były potrzebne w Minecrafcie. Takie postaci chciałem spotykać na swojej drodze, gdy uprawiam survival. Okej. Okay. Time set day. Zróbmy sobie... A Boże, nie dat. Day. Okej. Okay. Walking radio. Jakie kozackie! Ej. Ja bym za tym radiem chodził wszędzie, słuchajcie. No graj! Dawaj! Jakie kozackie! Masz zakłócenia, co za głupie radio! O co tu chodzi w ogóle? Okej. Okay. Tutaj skąd są kolejne postaci? Dobra, mamy Wither Creeper. 50 HP, no to już wam powiem, lepiej. O Jezus, a to wygląda jak zwykły Creeper, znaczy zwykły Wither, ale podejrzewam, że będzie wybuchał na mnie. Jezus! Dobrze, że szybko się ogarnęłem. Gdzie on jest? Chodź tutaj! Co za dziad? Co za dziad? Jaki głośny w ogóle! Dobra, idę z nim, idę od niego. Nie chcę mi się z nim walczyć, naprawdę. Mamy Demon Cow! Mamy piekielną krowę i ta postać już będzie z innej modyfikacji, gdzie są głupie moby. Naprawdę jest demoniczna krowa. Nie można było bardziej tego ogarnąć, że to było bardziej demoniczne? Halo, serio? Można było to lepiej zrobić chyba, nie? Okej, mamy tutaj te postaci. Flying Pig, okej, to są ostatnie moby, które pochodzą z tej innej modyfikacji. Dokładnie tak, słuchajcie. Więc przejdźmy do tego. Mamy Flying Pig! Latająca świnia. A nawet nie mają nazwy. Ta świnia nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że ona lata. Ona po prostu chodzi, ale ona nie wie, jak to się dzieje, że ona lata. Ma tylko skrzydełka. Głupia krowa spadła. Okej, okay, mamy Spawn Spirit, czyli duch? Tak, duch. Który wygląda trochę podobnie jak Entity 303. Dokładnie tak. Ale czy to faktycznie jest on? Nie, bo to nie są te kolory, ale podobny jest wam powiem. Więc, no zaliczę się. Dobra. Kogo mamy jeszcze? Mamy Cow Centaur. Co to jest? Czemu Steve ma łeb na krowie? Halo, jak to wygląda? Co to jest? Jak to kurwa wygląda? No nie wierzę w to po prostu. Co to jest? O nie, dobra. Giant Bee. Serio, kwadratowa pszczoła. I to jest taka uśmiechnięta, pokaż ryjek. Pokaż mi mordeczkę. Co to kuźwa jest?
O nie, idź stąd. Nie chcę na ciebie patrzeć. Okej, mamy Tiny Dragona jeszcze. I nie, tylko Tiny Dragon mi został. To naprawdę jest mały smok. Mały smok z zezem, który wygląda jak upośledzony kot. Naprawdę. Co to jest? On nawet nie lata, on się nawet nie rusza. Boże, co za dziwne postaci, masakra. Nie, nie wierzę w to. Co głupie postacie, naprawdę. Co my to jeszcze do nas z modyfikacji, słuchajcie? Mamy... z tego Irat nam wypadło. Możemy sobie zrobić zbroję, zaraz zobaczymy, jak ta zbroja się tutaj spisuje i czy ona jest mocna. W sensie lepsza od diamentowej. Aha, to jeszcze ten Wither cały czas biega. Jest słabsza i to o wiele. O wiele słabsza, też to jest jakaś kupa. Jeszcze wyglądam jak wielkie owłosione ucho. Ta krowa do świnia dalej lata. Nie, to jest słabe, nie chcę czegoś takiego. Naprawdę słaba zbroja, wam powiem. Mamy głowę tego ziombla, Stickman Head. Możemy to założyć. Jesteście przynajmniej uśmiechnięci i szczęśliwi w tym momencie. Okej, mamy jeszcze miecze, które robimy z Romy. Co? Serio? Zrobimy to z mięsa? Okej, Soul Essence. Możemy to sobie skracać w ten sposób, okej. Nie mamy miecz, który ma 24 punkty życia, znaczy ataku. Czemu jest taki krótki? Nie wierzę w to, kto to wymyślił w ogóle? Kto na to wpadł? Nie ogarniam tego. Co chodzi w ogóle? Okej, co my to jeszcze w tej modyfikacji? Co to jest? Okej, tutaj nic, mamy jedzenie. Nie będę wam chyba tego pokazał, ale jak widzicie, jest tego dużo. Czy jakieś nowe bloki się pojawiły? Nie. Jakieś nowe tutaj rzeczy? Nie. Redstone? Nie. Tutaj nie. Tutaj mamy kolejne rzeczy. Big Air Necklace. Okej, źle przeczytałem. Evil Fly. Evil Fly! Czyli... mucha, ale taka evilowa. Okej, Summon Wither Creeper. Ale to jest z tego, gdy zabijemy takiego creepera, więc z porządku. Czy możemy to sobie założyć? Czy ten nasz gdzieś? Nie. On nam chyba nic nie daje. Nie wiem. Nie wygląda, jakby coś dawał. Okej. I widzę, że już doszedłem do radia, więc jest fajnie. Okej, ale w zasadzie to chyba było na tyle, jeżeli chodzi o tę modyfikację, bo nic więcej tutaj nie widzę, żeby było coś dodane. Są jakieś rzeczy, ale no w zasadzie co one mnie interesuje, że one się przydają tylko do craftingu. Fajnie. Dobra, idziemy od tego radia. No i słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie możecie zostawić łapki w górę, możecie pisać komentarze, możecie napisać, który mob podoba wam się najbardziej, bo mi osobiście najbardziej podobała się ta krowa z głową Steve'a. Wyglądało to najlepiej. W zasadzie najgorzej, ale najbardziej ją polubiłem, więc napiszcie, która wam się spodoba. Możecie także zasubskrybować mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco. Możecie wbijać na fanpage'a. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa. I can't regret leaving you alone until you find your way back home.